serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie. Czas jest gorący i w sensie politycznym, i w sensie dosłownym, bo rzeczywiście w samochodzie trzeba włączać klimatyzację, co mi się zdarzyło pierwszy raz w tym roku. No ale jadąc tutaj dowiedziałem się, że mimo wszystko jednak w Polsce jest bardzo normalnie, bo dowiedziałem się, że w Krakowie na full grzeją w chałupach. To się dowiedziałem, więc coś tutaj jednak działa, prawda? Mimo iż jest 27 stopni, to jednak grzeją. Ja nie chciałem o takich absurdach mówić, bo to przecież nie po to tutaj jestem. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i tak powiedziałem, czas jest bardzo gorący, bo czas jest wyborczy. A jak wyborczy, to politycy się oczywiście prężą, spotykają się wtedy. To nie jest tak, że ja jestem pierwszy raz w tych Katowicach. Niedawno tutaj byłem, co prawda w mniejszym gronie, bo był tylko pan były wojewoda Kępski, nagrywaliśmy program, niby o książkach, ale mówiliśmy głównie o polityce, bo o czym polityk może mówić, jak nie o polityce. Ale tutaj byłem też tu kilka lat temu. Pamiętam ten stadion jeszcze z jednych bardzo dawnych wspomnień. Był taki zespół, nie wiem czy Państwo pamiętają, Śląsk, Świętokłowice, Paloszek. Ale widzę, że żużlu już tutaj na wierzchni nie macie. W związku z tym w Rybniku się jeszcze ostał. Jeszcze się ostał, aczkolwiek drużyna już nie ta. Co prawda nazwa kiedyś była Row Rybnik, teraz to są rekiny, ale z tymi rekinami różnie tam jest. Żyjemy w czasach trudnych. Te czasy trudne polegają na tym, że wmawiają nam, że jest cudownie, a my jakoś czujemy, że do końca tak nie jest. Wcale nie czujemy takiego komfortu, że tylko leżeć pod gruszą i na dobrowolnie wybranym boku, jak mówi piosenkarka, i ewentualnie zacierać ręce, że wszystko idzie dobrze. Zwłaszcza dobrze nie idzie w tych sferach społecznych. Tam, gdzie myśmy oczekiwali od 25 lat jakiejś radykalnej poprawy. Być może niektórym się poprawiło, ja nie mówię, że nie. Natomiast część z nas odczuwa coraz większy niepokój i dyskomfort związany z tym, że pewne obietnice nie są realizowane, a to, co miało nam zapewnić spokój społeczny i dobrobyt tych państw, które kiedyś mówiliśmy, że to jest Zachód i dzisiaj zauważyliście, że my dalej mówimy Zachód. I my jesteśmy na tym Zachodzie, a dalej mówimy na Zachodzie. Więc to, co tam oferowali 13, miało spotkać czy nie? Otóż niekoniecznie. Ilość zdenerwowania i niepokoju jest jednak ogromna i to się rozkłada głównie na takie prozę życia. Co jest tą prozą życia? Tą prozą życia w Polsce to po pierwsze jest praca. Nagle się okazało, że w kraju, gdzie wszyscy mieli pracę, a jak nie miał pracy, to dostał nakaz, prawda, w tej organizacji takiej słusznie minionego systemu, okazuje się, że praca jest wyjątkowo deficytowym towarem. A nawet jak już jest, to jeszcze są problemy z organizacją tej pracy i z naszą rolą jako pracownika. To już bardzo często nie jest umowa o pracy. To już bardzo często nie jest pewność, że tą pracę mamy, jeżeli nie będziemy robili jakichś numerów, prawda, antypracowniczych, na przykład tam coś wynosili, coś szkodzili firmie, to nas zwolnią, bo nas mogą zwolnić z różnego powodu. Najczęściej ten powód nazywa się restrukturyzacja. To jest takie słowo, klucz, które od 20 lat na nas się ćwiczy. Ta restrukturyzacja, jak pewnie słyszycie wy, jak ja ją słyszę w telewizji, to zawsze wiem, co ona znaczy. Ona znaczy zwolnienia, to tak to jakoś jest. I po tych zwolnieniach stoją kikuty naszych fabryk, a ludzie chodzą tutaj po ulicy i czasami zbierają puszki, bo piwie albo butelki. Ostatnio system emerytalny, który ja pamiętam, który był reklamowany jako coś wspaniałego, gdzie w tej telewizji ona się tak bardzo nie zmieniła, w TVN wtedy istniał, musicie wam powiedzieć, w tej telewizji nawet w tym TVN pokazywali, że my jak będziemy na emeryturze, to jedne co nas czeka to Bahama. Minimum, pod palmę wszyscy mieli iść, banany, a owszem, soki, drinki dla chłopów. O, nie będę mówił, bo to jesteście prawicowi, to nie będę mówił, co tam obiecywano, prawda? Dla kobiet oczywiście inne jakieś części. Wszystko miał być kraj mlekiem i wodem pienący. I co się okazało? Zniknął to ten miraż. I pozostała ta część takiej reklamy, gdzie tej reklamie pokazywano, że taki facet jeździ na nartach i pierze, ktoś tam sypie. Tak nas ta władza zrobiła. Po prostu posadziła nas w czapce. Na ryczce, za przeproszeniem, w jakimś tam pokoju, jak to się kiedyś mówiło, w trzecim pokoju, czyli pokoju gościnnym, i moja żona gdzieś tam rzuca ten
pióra i jestem, no jestem w zimie, prawda, w Alpach. Bo rozpłynęło się. Obiecano nam również w tym samym systemie, że będzie dobra opieka zdrowotna, tylko jedno, że my musimy tę opiekę zdrowotną inaczej zorganizować. I podano, jak to ma być zorganizowane. Ten sposób był prosty. Wziąć od naszego sąsiada, wtedy to jeszcze była Bundesrepublika, czyli Republika Federalna, już po przyłączeniu Niemiec, system, zaadaptować go do Polsce i już będzie dobrze. No i było tak dobrze, że jedynie oczywiście my się leczymy, mamy jakiś tam dostęp, nawet w Konstytucji zapisano w 1994 roku, że ten dostęp mamy jasny, prawda, i równy. Tyle tylko, że ten dostęp głównie jest do równego czekania w kolejce. Tam mamy równo zaplanowane. Jedni mają 5 lat, jak ktoś jest przede mną 5 lat, to ja mam 5 lat i 2 dni, prawda? Chyba, że to jest ta druga część tego wezwania, w tym kiedy idzie Polska, że mam w kieszeni zbędne, wtedy to się mówiło, bilety Narodowego Banku Polskiego, czyli złotówki, i mijam tą kolejkę, bo idę się leczyć prywatnie. I oczywiście można się leczyć prywatnie, lubią to robić młodzi ludzie, ponieważ nie tracą czasu w żadnych kolejkach, tylko młodzi ludzie zazwyczaj nie chorują. Bo te systemy, które wymyślił Wojska, te systemy, które wymyśliły cywilizowane państwa i europejskie, i światowe, polegały na tym, że to, że ja jestem i zdrowy, i nie choruję, to jest właśnie błogosławieństwo tego systemu, bo mogę włożyć w systemie solidarnym środki finansowe na tych, które tego potrzebują, a głównymi grupami potrzebującymi świadczeń zdrowotnych, czyli leczenia, to są małe dzieci, bo one potrzebują wiele rzeczy, no i niestety ci, którym się wydłużyło ostatnio wiek emerytalny, bo po 60, niestety, jeżeli zobaczymy w aptekach, to tam chodzą głównie ludzie. Myśmy stali się nagle z pacjentów klientami. A jak się jest klientem, to wiecie, jak to działa, nie? Klienta się strzyże tak jak wełnę, jak owce. Jak się da i ma pieniądze, to się tnie. I ten system, który miał być z założenia solidarny, troszeczkę nam spędził właśnie w tym kierunku przycinania tej wełny. I są w Polsce różne szpitale, są inne przychodnie. Jedne pną równo, że nawet takiego korzonka nie dostało, jedne jeszcze troszeczkę zostawiają. Wszystkie systemy w cywilizowanych państwach mówią, że pewne dobra społeczne są społecznymi, są produktami, które odpowiada państwo, czyli władza publiczna. I o tym należy system emerytalny. Do tego należy zabezpieczenie na wypadek choroby, czyli emerytura, L4. Do tego należą różnego rodzaju zasiłki, jak nie jest, i do tego należy służba zdrowia. W systemie opieki zdrowotnej pewnie tak nie jest, ale już mniej więcej od XIX, a zapewne od XX wieku było wiadomo, że zdrowie publiczne, czyli pewne rzeczy, żebyśmy byli zdrowi, podlegają ochronie państwa i podlegają również różnym przymusom. Ja tutaj, no, bo ta młoda dama wyszła, to bardzo dobrze mogę powiedzieć, no bo gdybym ja zachorował dzisiaj na gruźlicę, albo na chorobę francuską, wiecie, że to są choroby weneryczne, to polski ustawodawca natychmiast mnie każe leczyć. Jeżeli się nie leczę, to mogę dostać ogromną karę lub iść do więzienia. Pamiętacie tego, jak to się mówi, afroamerykanina, bo teraz nie wolno mówić murzyna, prawda, który zakażał AIDS-em. Taka choroba zakaźna podlega ściganiu. W związku z tym, że podlega ściganiu, jest pewien przymus leczenia, to również musimy pamiętać, że jest przymus, żeby z tego obowiązku, czyli pokrywania kosztów leczenia, wywiązało się kto? Państwo. I państwo robi coraz większe uniki. Te uniki polegają przede wszystkim na to, że z tego obowiązku się nie wywiązuje, albo wywiązuje się w sposób dalece odległy od naszego oczekiwań. Czy taki kierunek jest możliwy, jaki my mamy komercjalizacji i zaczynania zarabiania na zdrowie? On jest możliwy. Są takie kraje na świecie, ale bardzo wysoko rozwinięte, które doskonale to robią. Przykładem takim sztandarowym są Stany Zjednoczone. W Stanach Zjednoczonych jest przemysł. Jest to przemysł leczenia, czyli przemysł zdrowotny. W tym przemyśle znajdują się potężne koncerny farmaceutyczne, w tym przemyśle znajdują się szpitale z najnowocześniejszą aparaturą, w tym przemyśle znajdują się laboratoria diagnostyczne, badawcze,
Wszystko tam się znajduje. I wiecie co? To jest najważniejszy przemysł w Stanach Zjednoczonych. Daleko za nim są zbrojenia, daleko za nim jest ropa. To jest 30% produktu krajowego do Stanów Zjednoczonych. To jest to, co pochłania nasze zdrowie. I ten system jest tak przykrojony, że każdy ma mieć zysk. Zachłystujemy się nim, jeżeli przypatrzymy się przez szkło, czyli wybiórczo. Coś takiego, jak dzisiaj możemy się dowiedzieć w TVN-ie, jaka jest rzecz. Przecież jest cudownie, wiecie. To też jest takie szkło, tam jest taki facet, który jak jest niedobrze, to zasłania, szybko, nie musicie patrzeć, odsłania tylko te lepsze rzeczy. W Stanach Zjednoczonych jest to samo. W Stanach Zjednoczonych jest taki, że ten system tak działa, że oni na służbę zdrowia, na ochronę zdrowia wydają najwięcej na świecie. Nikt się do nich nie może nawet specjalnie zbliżyć. Europa Zachodnia, która przecież jest bogata, Luksemburg, Szwajcaria, to są jedne z najbogatszych krajów na świecie, wydaje przynajmniej połowę mniej. Ale za to w Stanach Zjednoczonych ludzie wcale nie żyją dłużej, tylko krócej niż my. Ale w Stanach Zjednoczonych wcale, jeżeli chodzi o śmiertelność okołoporodową noworodków, bo to są takie dane statystyczne, które można udowodnić, wcale dzieci, ta śmiertelność okołoporodowa noworodków wcale nie jest taka dobra. Zdecydowanie więcej dzieci umiera niż w Europie. Ten system, gdyby oprzeć o wskaźniki makro w Stanach Zjednoczonych, mniej więcej da się porównać z krajami europejskimi. Jak myślicie z kim? Z Anglią? Z Szwecją? Z Niemcami? Nie! Z Albanią. Ponieważ średnia długość życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych z różnych powodów, między innymi z takiego systemu opieki zdrowotnej, gdzie jest wszystko i są spektakularne sukcesy, ogromne pieniądze, ale kreuje się zysk i jest grupa osób, kilkadziesiąt milionów złotych wykluczonych, to powoduje to, że mogą konkurować z Albanią, jeżeli chodzi o długość życia, jeżeli chodzi o śmiertelność okołoporodową w noworodku. Czy tędy jest droga? Ale zostawmy Stany Zjednoczone, przejdźmy do Polski. My jesteśmy troszeczkę innym narodem, mamy inne oczekiwania, mamy również inne doświadczenia. W Polsce nie do pomyślenia jest, i w mediach to widzimy, że umiera człowiek, bo nie dojechała karetka. Bo w Europie to jest nie do pomyślenia. W Stanach Zjednoczonych karetka nie dojedzie a priori, jeżeli ktoś nie wyciągnie karty ubezpieczeniowej albo karty kredytowej i nie powie jego numeru. I nie interesuje, czy mama umiera, czy mama dycha. Tam nie ma takiego pytania. Tylko tam jest pytanie, proszę podać numer ubezpieczenia albo numer karty kredytowej. Jak to działa, mniej więcej wiem, bo ja miałem znajomych, którzy też tam pracują. Powiem taką krótką anegdotę, to się z życia. Oni pojechali do Stanów Zjednoczonych, dwóch, fizjoterapeuta, a jedna pielęgniarka. Dobili pracę, dobrze płatną. Ubezpieczyli się, bo tam trzeba się ubezpieczyć na życie przy takich zawodach bardzo wysoko. Urodziło się dziecko. Pech chciał, że chore. Na bardzo rzadką chorobę. W Stanach Zjednoczonych zaczęli go leczyć. Tamte leczenie polega na tym, że nawet cały szpital, w którym pracowała ta matka jako pielęgniarka, pracownicy złożyli się po jednej godzinie urlopu i ona była na urlopie roku. Tak tam to działa. Dziecko zmarło po roku. Tragedia i tak dalej. Trzy dni mieli czasu, po trzech dniach puk, puk, puk. Myśmy tu do Państwa przyszli z karteczką. Na karteczce jest coś, co nasi niektórzy wiedzą, co to jest. Wezwanie do zapłaty. Otóż ci wszyscy, którzy to dziecko leczyli, wezwali rodziców do zapłaty. Jak myślicie, ile tam na tym rachunku zbiorczym wyszło? 2 miliony dolarów. I tam nikt z tego powodu nie rozrywał szat, bo oni o tym wiedzą. Gdyby wiedzieli ci nasi, gdzie tam się robili, pewnie by się w jakiś tam sposób ubezpieczyli, bo oni byli jednak w tej średniej klasie. Prawda? Bo oni zarabiali, to nie była ten marginis. Ale oni o tym wiedzą. W Polsce jest to nie do pomyślenia, żeby ktoś zapukał, zażądał 2 miliony złotych, prawda, za tego typu leczenie. Bo my co? Bo my mamy konstytucję. A w konstytucji mamy zapewnione równy dostęp do leczenia, tak ja to nazywam, ale świadczeń zdrowotnych, które musi sfinansować płatnik publiczny, czyli państwo. Dzisiaj o leczeniu, o świadczeniu zdrowotnym, wykonywaniu świadczeń zdrowotnych już nie decyduje się tak, jak to było kiedyś, przyszła
kobieta nie bawa do lekarza, badanie, recepta i tak dalej, tylko dzisiaj pierwsze, trzeba się sprawdzić, czy EWUŚ działa. Jak baba przyjdzie, a EWUŚ powie WON, to jest kłopot. To jest kłopot. Potem trzeba to zbadać i zacząć kombinować, jakie kody wpisać w niektórych miejscach, żeby za to ktoś zapłacił. Ten płatnik to jest Narodowy Fundusz Zdrowia, kiedyś to były kasy chorych. Czyli system się zbiurokratyzował i na dzisiaj tak ten system, że się nam udało skomplikować, że zaczyna rządzić nami biurokratyczny system, a nie zdrowy rozsądek. Czy to można odczarować? No pewnie tak, ale nie będzie to wam takie proste, bo już wiemy, że każde działanie kosztuje. No w związku z tym, że jeszcze dodatkowo pieniędzy jest mało, to zaczęło się kombinowanie. Kombinowanie polega na tym, że zaczynamy temu, który ma leczyć, stawiać warunki. Otóż, już nie może nas leczyć doktor. Bo jeżeli ja mam chorą prostatę, a mam prawo mieć, bo mam 60, to, żeby mnie zaczął leczyć i przepisywać pewne leki, wykonywać pewne procedury, musi robić urolog. A ja mieszkam w Lubelskim. A najbliższy urolog jest na Śląsku. No to ci z Lubelskiego kombinują tego urologa i podpisują papier, że ten urolog ze Śląska na godzinę dziennie będzie w Lubelskim. W związku z tym, że to jest fikcja absolutna, to co się dzieje? No on będzie raz na miesiąc, czyli ustawią mnie w kolejkę. Ja oczywiście specjalnie przerysowuję, tylko mówię o tym, że ten system zaczął sam się napędzać. Nie dało rady normalny zdroworozsądkowo, bo trzeba sobie odpowiedzieć warunkiem. Pierwszym warunkiem byli ludzie, czyli lekarze. Bez specjalizacji w zasadzie nie liczysz, bo nie masz prawa wypisać kwitu, czyli czeku po to, żeby płatnik to zapłacił. Ale jak już był ten lekarz, jak już było wszyscy dobrze, już się wydawało, że może ta baba, przed przeproszeniem kobieta się leczyć, to się okazało, że ten lekarz, nawet jak jest urologiem, nawet jak jest stomatologiem, to musi mieć rentgen. Bo inaczej ani rusz. Nie da się dzisiaj wyrwać mlecznego zęba, jeżeli się nie ma rentgena. Mówię o kasie. Ponieważ ten rentgen jest niezbędnie potrzebny, żeby wisiał na ścianie, bo one są takie wiszące teraz. Bo inaczej nie dostaniemy kontraktu. A już nawet mamy tego rentgena, to pewnie się pojawi następny przepis, który będzie mówił, a jak nie macie sterylizacji takiej, a nie innej, albo jak tego zęba, jak już go wyrwiecie, to wy go nie możecie do kosza, bo to jest tkanka biologiczna, tylko do specjalnego pojemnika, a potem go trzeba spalić. No gdzie go spalić? U was fajnie, bo w Rudzie Śląskim macie krematorium. Ale w tym Lubelskim kłopot. Ja oczywiście to przerysowuję, ale mówimy, że wtedy tworzy się różnego rodzaju bariery po to, żeby utrudnić sięganie po te, wydawałoby się, zdroworozsądkowo środki publiczne. No i z drugiej strony wtedy jest piękna obrona. Bo ja bym to zrobił pani, panu, ale nie mogę. Przyszła taka pacjentka z żylakami. No rzecz u pewnej grupy kobiet, zwłaszcza te, które rodziły normalnie. Przyszła i miała skierowanie do poradni, dała te poradnie, poradnie naczyniowej, po pół roku i trzech dniach wlazła do gabinetu. I myślała, słuchajcie, że ją będą leczyć. Ale tu się okazało, że trzeba zrobić USG, ultrasonografię układu żylnego, czemu te żylaki powstają, a one są żylne. A ten bardzo dobry specjalista mówi, wie pani co, mamy problem. Dlaczego? Ponieważ układ krwionośny składa się z tętnic i żył, a pani ma skierowanie na żyły. A ja musiałbym wiedzieć, jak jest z tętnicami i z żyłami. Mogę pani zrobić pół USG. Na drugie pół USG przyniesie mi z pani skierowanie, odczeka pani 3 dni i pół roku i to potem połączymy. To nie jest nic specjalnego, to jest życia wzięte. Myśmy ten system po prostu skomplikowali. A skomplikowaliśmy w imię porządkowania i w imię tego, żeby teraz już było wiadomo, za co i jak zapłacić. Po drugiej stronie oczywiście stanęło jeszcze, jak takie wymogi się stawia, kwestia kasy. Ona zawsze jest trudna.
ponieważ już wiemy, że wszystko kosztuje, bo to już wiemy od pewnego czasu, to teraz trzeba powiedzieć, ile to kosztuje. No i teraz ten lekarz, urolog ze Śląska ma być na godzinę w Lubelsku. Co on zażąda do tej godziny etatowej? Helikoptera, nie, bo musi przelecieć. No i trzeba ten helikopter zapłacić. W związku z tym ten dyrektor, który taką usługę tutaj w tym szpitalu chce mieć, temu lekarzowi zaczyna płacić. On tam nie przyjedzie, bo tam będzie sztift wykonywał te badania biegotem, ale za helikopter już trzeba zapłacić. Ja oczywiście przesadzam, czyli zaczyna się wyścig z pieniędzmi w górę. My o tym oczywiście nic nie wiemy, ponieważ zniknęły w międzyczasie ze szpitali, by zapowiedzieli nad zyskiem, coś, co się nazywało umowę o pracę, a pojawiły się kontrakty. A jak kontrakt, to nikomu nie wolno w to grzebać, na jakiej zasadzie ja podpisałem umowę z moim malarzem na malowanie domu. To jest moja sprawa. W związku z tym, tak na dobrą sprawę nie wiemy. I zrobiły się pewne części kominy płacowe. Jako, że pieniędzy cały czas jest mniej więcej podobnie, to zaczęto gdzieś szukać oszczędności. I te oszczędności zaczęto szukać w różnych rzeczach, bo się okazywało, tak jak w szpitalu tutaj w Świętokolicach, że szpital ma tyły, czyli długi, bo kontrakty różnego rodzaju podpisał na tyle, a pieniędzy wynegocjował tyle, nie do ruszenia, bo Narodowy Fundusz Rozwoju to rzeczywiście płatnik bardzo elastyczny. Elastyczność polega głównie na tym, jak nie podpiszesz tego, co ci dajemy, to wolno.